Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Nie było nowości jakichś, robiliśmy filtry, robiliśmy sulawezi. Aby było trzeba coś, kurczę, z krewetkami pokazać, co się dzieje w zbiornikach, to zerknijmy szybko na zbiorniki. Zbiorniczek ze Spotted Head. Maluchów widzicie, że sporo jest. Powoli wychodzą, więc spoko. Galaksy czerwone. Też zobaczcie, maluszki sobie łażą. Więc też jest, słuchajcie, fajnie. Coraz więcej krewet. No a jeszcze sporo krewet z jajami chodzi. Ale dużo, dużo, dużo maluchów, więc to jest petarda. Royal Blue Tigery. Poczekajcie, zrobimy ostrość, żeby było. Mam nadzieję, że widzicie. Royal Blue Tigery. Kilka krewetek dostałem od Grzegorza. Zobaczcie, co tutaj się zaczyna dziać, nie? Jakie fajne podrostki. Ile maluchów jeszcze jest. No, tutaj też piękny zbiorniczek. Zobaczcie, ile tu maluszków. Ja nie wiem, czy wy je widzicie. Które chodzą sobie po podłożu. Bo te podrostki, to już patrzcie, jakie fajne. Jakich kolorków ładnych w ogóle dostały, nie? Te krewety. A zobaczcie, ile tutaj jeszcze jest takich kolejnych pokoleń i takich młodziaków, które gdzieś tam śmigają po podłożu. Więc też jest fajnie. Pamiętacie zbiornik z Tajwanami, gdzie wpuściliśmy tylko tam 5 czy 6 krewetek? Zobaczcie, jak to wszystko porosło. Te wszystkie duże osobniki, ile tu się zrobiło krewet. A patrzcie, ile tutaj znowu łazi młodych krewetek, nie? Zobaczcie, tam młodziaki. Wszędzie młode krewetki, zobaczcie tam, o. Patrzcie. Wszędzie są są krewety. No tutaj u Tajmosur to nie ma miejsca, gdzie by krewetek nie było młodych. Zobaczcie, ile tego jest. Jakbyśmy tak sobie czymś odsunęli tego liścia, bym wam pokazał, zobaczcie, co tu się dzieje. Patrzcie, ile tutaj jest maluchów. O. Zobaczcie, co tu się dzieje. Oczywiście wszystko na solach z Qualdropu GH plus LC. Podłoża są różne, nie? Ale to wam zrobię osobny film, co jest na czym. Tu na przykład mamy Benny Bachi. Tutaj krewetki White, nie White Bee, Pure White Line. Od krewetki, od kolegi Marcina, które tam kilka sztuk przyjechało. Zobaczcie, ile tutaj jest maluchów też. Nieźle, nie? Dobra, a zobaczmy tutaj. To każdy zbiornik u mnie tak wygląda. Blue Tigery dorosłe, ale patrzcie, co tu się dzieje. Na podłożu, zobaczcie. Ile tu maluchów śmiga. Dobra, zerknijmy do kolejnego zbiornika. Humele. Humele są taką ciemną krewetką, ale maluchy mam nadzieję, że zobaczycie. Oczywiście wszystkie krewetki trzymam na takich samych. O, gąbkę. Pokażę wam gąbkę. Nie wiem, czy widać na gąbce, ile jest maluchów. Nie wiem, czy widać na gąbce, ale może na ściankach. Albo tamte ścianki, o. Zobaczcie, ile jest maluchów. Mam nadzieję, że to widać, bo ja tak średnio widzę w tym małym ekraniku. Ale mam nadzieję, że wy widzicie. Całe gąbki, patrzcie. W maluchach. No i oczywiście na podłożu, wszędzie też gdzieś łażą. Nieźle, nie? No i tak powiem wam, że w większości zbiorników mam. I tak słuchajcie, w każdym zbiorniku. Zobaczcie tutaj takie
pomarańczowo okie Karidinki. I tutaj też, o. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszędzie gdzieś maluszki są. Super red krystale. Zobaczcie, na przednich szybach siedzą. Na podłożu ostrość sobie złapiemy, patrzcie. Fajnie, fajnie. No, krystale. Krystale wam pokażę. Tutaj na te krystale wrzuciłem tylko kilka sztuk krystali, bo to było nowe podłoże Maflora. Ja tego podłoża Maflora nie znałem, więc też nie chciałem ryzykować. Maflora Light. Więc też nie chciałem jakoś, słuchajcie, ryzykować. Tutaj wpuściłem tylko kilka krystali, tak testowo, żeby zobaczyć, co tu się będzie działo. No i dzieje się całkiem nieźle. No, maluchów, zobaczcie, ile śmiga. Zerknijmy do metalików. Metaliki są na podłożu pH i też młode zaczynają wychodzić już bardziej ochoczo u metalików. Nie jest ich może tak dużo jeszcze jak w pozostałych zbiornikach, bo to dopiero pierwsza samica wypuściła młode. No ale gdzieś tam jakieś krewety łażą młode. Na przedniej szybie sobie coś tu siedzi. No, myślę, że z czasem będzie ich tutaj coraz więcej. Mówię, pierwsza samica wypuściła, jeszcze chyba dwie chodzą z jajami. To za jakiś czas powinno być fajnie. Co tu tutaj mamy dalej? Trochę mnie gardło coś boli. Tangerine Tiger. Tutaj też elegancko, Master Soil podłoże. Sole wszędzie są GH plus LC, także ja tutaj nigdzie nie zmieniam. Dla wygody po prostu robię wszędzie jednakowo. Nie? Nie chcę mi się kombinować, jedynie w nowych zbiorniczkach dwóch, które odpaliłem, robię na solach Salty Shrimp, a tak to wszędzie lecą GH plus LC z Qual Dropu. Nawet, słuchajcie, Wine Ready. Pamiętacie od Marcina Pietruszkiewicza? Wysłał mi kilka Wine Redów do tych moich, co mi tam zostało, kilka sztuk. Też samice bardzo szybko zajajczyły i też maluchy możecie gdzieś tutaj widzieć. Gdzieś tam sobie maluszki śmigają. Widzicie? Coś tam łazi. Wszędzie, gdzieś na gąbkach są, tutaj gdzieś sobie po dekoracjach, o, sobie chodzą. Także Wine Ready też powolutku też puszczają. Z tego, słuchajcie, zbiornika z Super Red krystalami, gdzie przerzucałem maluchy ekstremy, maluchy i takie podrostki, wszystko co było Extreme, wyciągałem też na nowy zbiorniczek, były przerzucone też na Master Soil, tak samo jak tutaj są na Master Soil, tak samo przerzuciłem na inny zbiorniczek też na podłożu Master Soil. To pokażę wam, że tutaj kilka sztuk przerzuciłem, szyba jest może brudna, ale zobaczcie, że też już tutaj samiczka wypuściła i maluchy, o, poprzedniej szybie sobie już zaczynają gdzieś łazić. Także maluchy tutaj też już się pojawiły bardzo szybko. I na razie, jak tak obserwuję, to chyba wyrzuca same ekstremy. Więc bardzo fajnie. Ale to dopiero mówię, pierwsza samiczka. Tutaj tylko 10 krewetek przerzuciłem, ale mówię, widzę, że już maluchy wyrzuca i maluchy sobie już gdzieś tutaj śmigają i się pojawiają już na szybkach, nie? Także też fajnie. U ekstremów. Dobra, zobaczmy tutaj. Tutaj mamy Raccoon Tigery. U Raccoon Tigerów to jest cały czas przemiał. Zobaczcie, ile samic z jajami. Jak tak gdzieś poobserwujecie, dużo.
Ogólnie Raccoon Tiger jest małą krewetką, więc te maluszki, które są, to są też bardzo małe krewety, ale u Raccoon Tigerów muszę koniecznie filtr wyczyścić. Pozobaczcie, woda jaka jest mętna. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie tutaj Tangerin Tigery. Fajnie. Raccoon Tigery mętna. I zobaczcie na przykład tutaj Wine Reddy. Też jest czysta woda, ładna, nie? A tutaj jest, kurczę, kaszana. Ale to dlatego, że są filtry zapchane już. Ten na przykład daje, ale widać ile jest syfu w zbiorniku. Bo zobaczcie, jakie gloniska się pojawiają. Jak się pojawiają takie gloniska, to zbiornik zapuszczony. Ale zbiornik ma prawie 4 lata, słuchajcie. Na podłożu No Name. Takim już nawet jego nazwy nie pamiętam. 7,86 jest pH. pH jest, słuchajcie, bardzo, bardzo wysokie. Chciałem minimalnie, ale tutaj po prostu krewetki, kurczę, uwielbiają takie pH. Nawet boję się ruszać tego zbiornika i boję się kombinować i przenosić na jakiś inny zbiornik, bo pewnie bym przeniósł na nowy zbiornik, gdzie pH będzie niskie, nie? A nie wiem, jak one zareagują, jak przez tyle czasu w tak wysokim pH sobie żyją. No ale sami z jajami, zobaczcie sami. Pełno tego biega. Ale mówię, na pewno musimy filterek wyczyścić, ten co jest tutaj u góry. Może od razu to zrobimy. Skręcę go. Odepniemy. I zobaczymy. O, tam się w ogóle glon w niego wrósł. O kurde. To nie taki, znaczy glon, mech, nie? Zobaczcie, wrósł w gąbki. To nie takie proste. Jeszcze muszę trochę tak, o, góra-dół, żeby krewety wyleciały. A, kurde, jedną ręką to jest, ale nie chcę przerywać. O, to sobie wrzucimy z powrotem. A to, nawet zobacz, nawet gąbka. Zobaczcie, słuchajcie, że nawet woda z tych gąbek nie ścieka. To musi być grubo, nie? Chodźcie do umywalki z tym filtrem. Pod kran, dlatego mam, słuchajcie, dwa... Dlatego wejdziemy do kotłowni. Dlatego mam, słuchajcie, po dwa filtry, nie? W każdym. Ło, ale tu będzie grubo. Mam po dwa filtry w każdym zbiorniku, że się nie patyczkuje później z czyszczeniem. O, światełko na ruch reaguje. Poczekajcie. Dobra, i zobaczmy, co tu się dzieje. Będzie grubo. O kurde, patrzcie. Zobaczcie, tu się dzieje. Gęsta. Nie, nawet ta gąbka nie wraca, patrzcie. Ja ją ścisnę, a ona zostaje, patrzcie. Masakra, nie? Patrzcie, ja ją ścisnę i gąbka zostaje. Jaka zapieprzona. Tak naprawdę powinienem nowe dać te gąbki już, bo żeby je umyć tak ładnie, to będzie trzeba wyciskać. Zobacz. Ojej, już. No, tak muszę częściej filtry czyścić jednak, ale to oznaka, że dobrze działa zbiornik. Jak tak zbiera gąbki, jak gąbka jest brudna, słuchajcie, to znakiem tego, że zbiornik dobrze działa. Znowu muszę się poruszyć, poczekajcie. Tańce, wygibańce. To znakiem tego, że dobrze zbiornik działa. Jak tak woda wygląda. Obawiałbym się, jakbym wyciągnął po kilku miesiącach gąbki i by były krystalicznie czyste. To bym się wtedy obawiał. A tak jak jest brudna gąbka, to dobrze. Dobra, słuchajcie, ja sobie to na spokojnie wyczyszczę. I zaraz wrócimy, założymy z powrotem te gąbki do akwarium. No i dobra, i gąbki ładne, wyczyszczone. Możemy z powrotem. Ale się im tutaj pięknie zrobi. Jeszcze to będę musiał kiedyś. Bo ta już też pewnie tylko bulgocze, a zapchana jest pewnie jak pociąg do Lichenia. Dobra. Wrzucimy sobie filterek. Dobra.
podepniemy. Zaraz zobaczymy, jak to ruszy od razu. To się zrobi tutaj. Dobra, i odpalmy. No kurde. Czekajcie, bo teraz chrupię. Muszę trochę. Tak, żeby nie chlupało. O, zarąbiście. Teraz to się Meksyk zrobił, nie? No zobaczcie, teraz tutaj troszeczkę tych wine redów więcej się pojawiło. Widzicie? Maluszki. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. W każdym zbiorniku się, słuchajcie, kręci. No oprócz u Black Devili i u Crazy Blue. No to są takie dwa zbiorniki, gdzie nic się nie dzieje, nie? Nawet powiem wam, że u Red Devili ostatnio robiłem tutaj jakieś porządki, coś tutaj zmieniałem i tak dalej. I też wyłapałem, o teraz ich akurat nie widać. Ale nie, no coś tam chodzi, widzicie, tutaj po listku idzie. To zobaczyłem, słuchajcie, że biega, tutaj jest 6-7 maluchów, nie? Więc też jest spoko. Myślałem, że nic nie ma. O, tutaj zobaczcie, z szyszką walczy. Maluch, widzicie? Jest szyszka, a pod szyszką jest maluch. Więc myślałem, że kompletnie nic się nie dzieje. Że tutaj, myślałem, słuchajcie, że tutaj totalnie się nic nie dzieje. Już krewetki miały dostać nowy zbiorniczek. Miałem wszystkie krewety przenieść, bo tutaj dorosłych jest z 25 sztuk może. I nic się nie działo, aż nagle, wiecie, zobaczyłem 7 maluchów, nie? Więc stwierdziłem, że no dobra, zostawimy. Może coś z tego jeszcze będzie. Pokażę wam jeszcze jeden zbiornik. Podłoże nazywa się na razie Top Secret. Jestem beta testerem nowego podłoża, który się pojawi na naszym rynku. I tutaj wrzucam, słuchajcie, krewety odpadowe. No i w tym zbiorniku też się, zobaczcie, maluchy się rodzą. Zobaczcie, że maluchy, zobacz, o, tutaj nawet widać jakieś pinto, widzicie? Na tym kamieniu. No i trochę tego jest, gdzieś tam sobie maluchy się pojawiają, gdzieś tam sobie maluchy łażą na jakichś ozdobach, o, tu na szybce gdzieś idzie. Gdzieś maluchy są, jestem, o, tam zobaczcie, w oddali też maluchy sobie łażą po szybkach. Więc jest ogólnie spoko, jestem zadowolony z tego podłoża. Pechami trzyma około 6. Pechami trzyma około 6, więc nie jest to zły wynik. Aczkolwiek bardzo mi się podoba podejście tej firmy, bo napisałem do tej firmy, że fajnie jakby trzymało podłoże tak 5,5-5,6. Powiedzieli, że Chopin nie ma problemu, zrobimy wersję, co będzie trzymała 5,5-6 i podeślemy nową wersję do testów. Także fajnie, że firma tak podchodzi i na moją jakąś tam rekomendację zmian bardzo szybko reaguje i spróbujemy podłoże, które będzie miało pH 5,5 gdzieś, tak będzie trzymało 5,5. Ale już na tym w okolicach 6 jest fajnie, jestem zadowolony, dużo maluchów, fajnie, no tak spoko. I tutaj mówię, tu są wrzucone i pinto jakieś, i są jakieś spotted heady wrzucone, i jakieś wine redy, jakieś tajmosury, taki ogólnie miks, nie? Ale się narodziło maluchów, słuchajcie, bardzo dużo na szybce, gdzieś tam wszędzie gdzieś tam sobie maluchy śmigają, więc spoko. Wrócimy do tego tematu za jakiś czas. Ale już was informuję, że będzie fajne podłoże nowe na rynku. No i tak to się, słuchajcie, prezentuje. Tu są jeszcze Pure Black Line'y, które też się narodziły. Nie jest to ich jest jakoś dużo, ale gdzieś te maluchy pewnie widać, nie? Czy nie widać? O, tam sobie jakiś maluszek idzie. One zaczną dopiero wychodzić, bo dopiero samice wypuszczają, nie? Młodziaki, ale już tam sobie, o, już sobie pędraki gdzieś tam śmigają. Jakieś takie podrostki trochę, o, siedzą, także coraz więcej będą wychodzić, coraz więcej ich będzie. Zobaczcie na tej tutaj mojej kryjówce, co robiliśmy.
młodziaczki sobie siedzą. Tam gdzieś w głębi też sobie łażą krewety. O, tutaj nasze szuni. No, będzie ich coraz więcej. O, tam gdzieś u góry na gąbce sobie spacerują, zobaczcie. Także u Pure Black Line też trochę się dzieje. No, no dobra, chyba wszystko wam pokazałem, co miałem wam pokazać. White Bee też biegają młodziaki. Też ich tu jest dużo. Gdzieś tam sobie na szybkach śmigają. Kiedyś zrobię wam taki film osobny, Chopin Chirims bez tajemnic, co robiłem zawsze, i wam wszystko poopowiadam. Powiem wam, jakie jest pH w zbiornikach, na jakim podłożu i tak dalej. No nie będę się tutaj odnośnie soli rozwodził, bo wiecie, że wszystko prowadzę na GH Plus LC Shrimp z firmy Qualdrop, więc to jest od lat niezmienne u mnie i tak dalej. Ale podłoża są różne. Fakt, że bardzo dużo jest Master Soila. Mamy Platinum Soil, mamy Helpa. Mamy teraz tam założone zbiorniczki na podłożu PH, na Benibachi jest kilka zbiorników. Na Adzie teraz doszły nowe zbiorniki, które jeszcze nie są zasiedlone. No ale będzie petarda. Jeszcze wam nie pokazywałem krewetek Camouflage Tiger. Poczekajcie, wrzucimy im coś. Wrzucimy im pokarmu trochę. Niech się krewety zlecą. Mało popularna krewetka u nas. Wiecie, u nas ludzie lubią krewetki kolorowe. To po pierwsze, ma być krewetka krewetką kolorową. To jest primo. Druga sprawa, krewetka musi być droga, żeby kupić, rozmnożyć i bardzo drogo sprzedać. Więc tak to wygląda. A ja sobie, słuchajcie, trzymam takie Camouflage Tiger, które już tam uciekają z pokarmem i zaraz jednej laski nie będzie, bo uciekną. Ale tu jeszcze, i tutaj też maluchów jest, słuchajcie, w trzy dupy, nie? Tylko maluchy się boją, bo dużo jest dorosłych bardzo i maluchy się kitrają gdzieś tam po gąbkach i tak dalej, ale bardzo dużo jest młodych krewetek. No, tutaj sobie siedzą na gąbkach gdzieś tam, nie? Te Camouflage Tiger, jak ja je dawno temu kupiłem czy dostałem, nie mam pojęcia, to wszystkie były takie naprawdę szaroburę, takie nic specjalnego, no brąz i przeźroczyste elementy budowy i to wszystko. A teraz, słuchajcie, jak już je mam kilka ładnych lat, to się pojawiają takie osobniki, kurczę, fajne, nie? Niektóre wpadają w zieleń, niektóre wpadają w błękit, niektóre mają więcej tych takich białych ciapek. Także no, robi się ciekawie, jestem ciekaw, jak to tam dalej będzie szło. Znaczy nie mam zamiaru ich jakoś super selekcjonować, bo chcę im tylko po prostu dać jeden zbiornik i w tym zbiorniku sobie żyją i się rozmnażają, ale ciekawe jest to, że krewetka się robi coraz ładniejsza, nie? Mówię, no kiedyś były szaroburę wszystkie. Brąz taki z takim przeźroczystym elementem, a teraz zobaczcie, że jakby im dać jeszcze troszkę lepsze światełko, żeby dostały lepsze światło niż takie zimne, zwykłe, żeby miały troszeczkę czerwonego, troszeczkę różu jakiegoś coś, to te krewetki by jeszcze ładniejsze kolory miały. No, zobaczcie, fajnie, nie? Camouflage Tiger. Tego tutaj jest, słuchajcie, w trzy dupy tych krewetek. Naprawdę, i będzie ich jeszcze więcej, patrząc po ilości samic z jajami. To tutaj będzie tego, powiem wam, że zatrzęsienie, nie? I też zbiornik bardzo stary, kurczę, będzie miał z 2 lata, z 2,5 może nawet. Też już na takim starym
Master Soil 670 pH jest. Krewetki przeszczęśliwe. Jeszcze słuchajcie, się na wyżyny wzniesiemy. Stolik sobie postawię. Tak, no tutaj mamy skarpetę i mamy Black Devil'e. Tu się nic nie dzieje, słuchajcie. Ale Black Devil'e będziemy przenosić i przeniesiemy je chyba na podłoże PH. Albo się zastanawiam, bo one są czarne, krewetki fajne. Fajnie by wyglądały na akadamie. Więc jest jeszcze pomysł, żeby je przerzucić na akadamę. Tu będzie jakieś 20 Black Devil'i dorosłych. Maluchów nie ma nic. Totalnie. Dobra, a tutaj weźmiemy liścia. Mam Caridinia trifasciata. I to bym chciał sobie tutaj przeselekcjonować troszkę, bo... O, pokażcie się. Maluchów też jest dużo, ale to nie chodzi o maluchy. Chodzi, że bardzo dużo mam krewetek trifasciata, takich, o, widzicie, błękitnych całych, albo patrzcie, tam dam dalej. Jak widziałem, jak ludzie na internecie pokazują trifasciatę, gdzie ona jest taka po prostu przeźroczysta i ma o taka jak... Chyba nie wiem, jak ją wam pokazać. O, może takie jak coś tutaj, co idzie z przodu, nie? Ta. Albo taka, o. Takie ludzie mają trifasciatę, jak gdzieś tam oglądam na internetach, nie? I ja też takich trochę mam. No maluchów też tutaj jest bardzo dużo. Ale bardzo dużo mam krewetek właśnie takich ładnych. Zobaczcie, jakie koksy. I dla tych zrobimy nowy zbiorniczek. Dla tych wszystkich takich mocno błękitnych, aż świecących. One mają to niebieskie takie, aż się świeci, wiecie? Nie mam tutaj czym przyświecić, żeby było bardziej widoczne, ale to jest takie aż świecące, tak jakby jakaś perła. Taki kolor. Siemieni. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj też już jakieś, widzicie, podrostki biegają. Ta krewetka jest taką krewetką, że raz się mnoży super, super, jest dużo. Później jest przerwa jakiś czas, a później znowu zaskakuje. Teraz jest taki etap, ciężko mi powiedzieć, jaki to jest etap, bo trochę podrostków się pojawiło, troszkę podrostków biega, ale nie ma tego tyle też, co w innych zbiornikach, nie? Chociaż może jakbyśmy im tutaj coś rzucili, pokarmu trochę, to może by coś wyszło. Poczekajcie. Otworzę sobie słoiczek. Poczekajcie. Weźmiemy. O, wrzucę. Spadnie im tutaj. Może się pojawią. Więcej krewet. Damy im jeszcze kawałek. O, niech czują dobro. O, zlecą się. Zobaczcie, ta niebieska krowa, jaka ładna. W ogóle te wszystkie, nawet te takie... No ładna krewetka, kurczę, no. No, trochę tego tam jest. Zlatują się. Tam jeszcze ile łazi, zobaczcie. No i takich maluszków jest trochę i takich podrostków. Będzie fajne. Fajne stadko się tutaj zrobi za jakiś czas. Było kiedyś bardzo duże stado, ale... Był okres, gdzie tej trifiaszczaty nie było w Polsce i wszyscy ode mnie tą trifiaszczatę brali i zostawiłem sobie trochę sztuk i od jakiegoś czasu się nie pozbywam trifiaszczaty, bo znowu musi się namnożyć i być tego dużo, a szczególnie nie sprzedaję w ogóle tej niebieskiej. Mam plan po prostu, żeby dać jej nowy, osobny, lepszy, fajniejszy zbiorniczek. No dobra. Spotedy pokazywałem, to pokazywałem. Chyba wszystko pokazałem. Znaczy mam jeszcze, no, Crazy Blue nie pokazałem, które są na samym dole, ale tam się nic nie kręci. Co tutaj jeszcze? No tutaj są na przykład reskorpiony. Reskorpiony na tym podłożu Yokushi i dorzuciliśmy Adyver 2 tutaj w pojemnik, żeby troszkę to pH ogarnąć i na razie się nie mnożą, ale bardzo ładnie rosną. Są już takie duże, fajne krewetki, więc liczę na to, że Red Skorpiony niedługo będą się też mnożyć. Bo z maluszków, jakie od Tomasza przyjechały, to już są fajne sztuki, no.
Dobra, 10 albo 11 sztuk jest, nie? Gdzieś tam sobie wszędzie siedzą. Także też zacznę. No, no dobra. No dobra, więc chciałem wam pokazać trochę krewetek, co się dzieje w zbiornikach. Nie wszystko jeszcze pokazałem, mam jeszcze kilka smaczków do pokazania, ale to wam pokażę, jak nagramy Chopin Shrimps bez tajemnic, bo jak teraz bym się wypstrykał ze wszystkiego, to później nie byście później nie chcieli oglądać Chopin Shrimps bez tajemnic, nie? A tak to wam na pewno wszystko pokażę i zobaczycie, jak całość wygląda. Pokażę wam też dokładnie te wszystkie nowe tutaj zbiorniczki i tak dalej. Także trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie tego filmu i na razie, cześć, cześć.